Pierwszy weekend festiwalu Muzyka Sacramontana przeszedł już do historii. Wymiar prawdziwie historyczny miał pierwszy koncert. Po 321 latach od premiery we Lwowie i 10 wykonaniach wówczas współczesną prapremierę miała opera Józefa Elsnera Herminia, czyli Amazonki, z librettem Wojciecha Bogusławskiego. Dzieło to tragikomedia heroiczna, której treści pasują niekiedy do współczesności, pokazując przywary Polaków, które dziś są takie same jak przed wiekami. Premiera Herminii, czyli Amazonek, miała miejsce w 1797 roku we Lwowie, mieście, gdzie przez kilka lat mieszkał Józef Elsner, kompozytor, nauczyciel Fryderyka Chopina. Na świętogórskiej scenie dzieło zagrała Orkiestra Kameralna Wirtuozi Lwowa pod dyrekcją Siergieja Burko, Poznański Chór Kameralny Bartosza Michałowskiego i soliści Ewa Majherczyk, Tatiana Hampel, Gierlach, Małgorzata Rodek, Agnieszka Kozłowska, Dorota Lachowicz, Rafał Bartmiński, Stanisław Kufluk, Jarosław Bręk i Robert Gierlach. Drugi festiwalowy koncert to kompozycje Maksymiliana Koperskiego, Johanna Sebastiana Bacha i Juliana Gębalskiego wykonane na organach z towarzyszeniem Skrzypiec i Śpiewo. Po ubiegłorocznym oddaniu do użytku świętogórskich organów podczas festiwalu nie może zabraknąć koncertu na tym instrumencie. Podobnie jak przed rokiem, za kontuarem zasiadł Julian Gębalski, a towarzyszyli mu sopranistka Elżbieta Grodzka-Łopuszyńska i skrzypek Maciej Gębalski. Benedicto, Benedicto tu es, Virgo Maria, Virgo Maria. Już w najbliższy weekend dwa ostatnie koncerty festiwalu Muzyka Sacramontana. W sobotę melomani usłyszą muzykę Teodora Kullaka, zapomnianego pianisty i kompozytora z Krotoszyna, Henryka Wieniawskiego, George'a Gershwina i Johanna Halvorsena w wykonaniu Karola Radziwonowicza, Filipa Fenrycha, Cecylii Fenrych i Macieja Pabicha. A w niedzielę m.in. Misse XD Józefa Zeidlera w wykonaniu orkiestry Sinfonietta Krakowia, Chorus Hola Cantorum Gedanensis i solistów. Niestety z powodów niezależnych od organizatorów za pulpitem dyrygenckim nie stanie maestro Jerzy Maksymiuk. Orkiestrę poprowadzi maestro Marcin Nałęcz-Niesiołowski. Zapraszamy na koncerty do Bazyliki. Wstęp wolny.